Zawsze, kiedy przeżywamy mszę świętą, Eucharystię, może nie w trakcie, ani na początku, ale kiedy już przeszliśmy tą drogę, to rodzi się w sercu człowieka, w jego doświadczeniu radość i wdzięczność. A wdzięczność jest cechą najbardziej ludzką. Człowiek, który ma szerokie serce, który ma w sobie też siłę do tego, żeby być zdolnym do świadectwa, do dawania świadectwa, miłości, to jest człowiek, który zdolny jest do wdzięczności. To jest bardzo ważna cecha. Być człowiekiem wdzięcznym. I myślę, że dzisiaj jest też taki dzień, on jest trochę poświęcony, czy ochrzczony, byśmy powiedzieli, ten 8 marca przez Kościół, ale jest takim właśnie dniem i dobrze, że w kalendarzu ten dzień ma swoje miejsce, dniem wdzięczności. Chociaż oczywiście źle by było, kiedy byśmy się ograniczyli tylko właśnie takiego dnia kobiet i koniec. Ważna jest wdzięczność. Jakie ma serce? Ona odsłania też to, co we mnie gdzieś tam w środku mojego człowieczeństwa jest. Kobieta. Godność kobiety. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał piękny list w roku maryjnym, 88, Mulieris Dignitatem, o godności, o powołaniu kobiety. Długi, piękny list, oparty, mający korzenie w Biblii, który odsłania właśnie godność kobiety i mówi, że mierzy się tą godność właśnie porządkiem miłości i sprawiedliwości. I że nie można jakoś tej godności zobaczyć, właśnie bez odniesienia do tego porządku. I dzisiaj ten porządek w Piśmie Świętym, w tych czytaniach został odsłonięty, że jest jakiś porządek konkretny, że jest dekalog, że jest 10 słów, że one są bardzo jasne i że nie są, i że są nienaruszalne. I one dają, umożliwiają odbudowanie godności. Żeby człowiek mógł swoją godność odbudować, utraconą, zniweczoną, często zbrukaną, powykrzywianą przez grzech, który jest zaprzeczeniem istoty człowieka, jest zaprzeczeniem tego pragnienia szczęścia. Człowiek może się oszukiwać, wmawiać sobie, ale w sam sednie swojego człowieczeństwa widzi, że się gdzieś pomylił, że odszedł właśnie od tego porządku miłości. I on jest gwarantem godności każdego człowieka. Kobiety. W sposób szczególny może. Bo jak widzimy, zresztą na łamach Pisma Świętego, ono zawsze dla nas jest tym wzorem, odniesieniem, punktem odniesienia, że właśnie kobieta, jej otwartość i jej zamknięcie powoduje całą lawinę szczęścia albo nieszczęścia. Zawsze jest ona jakoś u początku. Jej tak albo nie. W Ewie jest to nie. Jest dramat. Rozpoczyna się dramat człowieka. W Maryi jest to tak. I rozpoczyna się zupełnie inna historia. Właśnie tutaj, jakoś w sercu kobiety, zawsze ma początek dobro i zło. I to nauka nawet odsłania na różne sposoby. Nauki humanistyczne, że jak ważna jest kobieta, matka w życiu każdego człowieka. Jej bliskość, jej zdolność do przyjęcia, jej dyrektywność, jej macierzyństwo. Ono decyduje właściwie, w jaki sposób, o tych podstawach naturalnych życia każdego z nas. Jak to jest bardzo ważne. I w tym wszystkim szersze spojrzenie, że jakby ogarnia to wszystko, to powołanie każdej kobiety, bo tu są kobiety konsekrowane, są też mężatki, tak jak powiedziałem, starsze osoby, wdowy, różne osoby, różne kobiety. Ale każda osoba, każda kobieta i każdy mężczyzna, bo to jest powołanie powszechne, do świętości jest powołany. To jest nasze powołanie. I w tym powołaniu Pan Bóg
na tej drodze realizacji tego powołania odsłania nam coraz nowe możliwości, coraz nowe zdolności też, coraz nowych zdolności na tej drodze nabywamy, coraz pewniej też się czujemy w swojej roli, a przecież ona nie jest łatwa. Rola matki, rola ojca, jak jest trudna we współczesnych czasach. I w Piśmie Świętym są osoby, kobiety, które jaśnieją przykładem. Myślę tutaj o Starym Testamencie. Judyta, Estera, Debora, Maryja, niedoścignione na wzór. Kobiety odważne, mężne. Kobiety, które jednocześnie były słabe w swoim człowieczeństwie, a z drugiej strony były mocne wiernością. Że było w ich sercu to właściwe zacięcie, to wyczucie. One, byśmy powiedzieli, nie uciekały od swoich myśli, od swoich uczuć. Wszystko to jakoś pomieszczały w sobie i jednocześnie ogarniały przez tą bliskość z Bogiem, Bóg jedyny, na pierwszym miejscu. Stawiały Go na pierwszym miejscu. Modlitwa, ona pozwala człowiekowi właśnie na uświęcenie. Na to, żeby jednocześnie często w kobiecie, żeby nie dominowały emocje, uczucia, czasami negatywne, zatrute, pełne lęku, które nagle urastają już ten łańcuch, po prostu ten proces łańcuchowy jakby jest nie do zatrzymania. Właśnie potrzeba modlitwy, żeby to ogarnąć, umieścić na właściwym sobie im miejscu, żeby one się nie rozrosły, nie zdominowały człowieczeństwa, nie zubożyły jednocześnie wnętrza, nie zacieśniły, nie ograniczyły serca, nie spowodowały, że człowiek patrzy, usprawiedliwia się ekonomia, polityka, druga osoba, porównuje się i coraz tym wszystkim czuje się kobieta mniejsza. Ale że miała serce właśnie szerokie, szersze spojrzenie. Na różne sposoby kobiety pojawiały się także w życiu Jezusa, na kartach Ewangelii, w różnych sytuacjach. Zawsze był ten dialog. Samarytanka, byśmy powiedzieli, kobieta, która znalazła się w jakiejś życiowej pułapce. Jezus jej wszystko powiedział. Jasno. Co się w życiu jej dzieje? Po kolei. Wszystko jej się otworzyło. Nazwał jej, byśmy powiedzieli, jej problemy, jej grzechy. I odzyskała wiarę. Pobiegła do swojego ludu, do Samarytan. I mówi, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. I wielu przez jej świadectwo uwierzyło w Jezusa. Świadectwo kobiety, jej życia. To jest najistotniejsze. Serce, to, co ja robię, to, co ja myślę, to, co ja mówię, to zależy ode mnie. Nie mogę patrzeć na prawo, na lewo, na telewizję, na coś jeszcze, na feministki, które chcą zdominować życie polityczne, wysterować w jakiś sposób, zatrzeć różnicę fizyczną, ewidentną, że jest mężczyzna, konkretnie jest kobieta, tylko powiedzieć, że to są po prostu jakieś role społeczne, chronić niby, ale u podstaw leży jakiś fałsz. Wreszcie idziemy dalej drogą Ewangelii. Kobieta uratowana przed kamieniami. Kto z was jest bez grzechu? Mówi Jezus. Otacza ją swoim miłosierdziem. Wydobywa z niej to, co najlepsze. Później przyglądamy się Marii z Magdali, która stała, płakała przed grobem Jezusa. Mario. Mówi po imieniu. Zwraca się do niej po jej imieniu, czyli jakoś w sposób bardzo szczególny, osobisty. Relacja z Jezusem. Kobieta, która dotyka szaty, wydała wszystko na lekarzy.
nic nie wyszło. Odzyskuje, jest odszukiwana, szukana wśród tłumu. Kto się nie dotknął, mówi Jezus. Bo tam była wiara. To wiara łączy człowieka z Bogiem. Nic innego. Oparta na dekalogu, na tych konkretnych przykazaniach. Ktoś może mówić, a teraz nieważne, przychodzą inne czasy. Minimalizować, czyli desakralizować człowieka. Odbierać to, co jest najwartościowsze. Bo można dzieciom różne rzeczy dać, kupić. Ale jak się nie da wiary, nie wyczuli się przez swoje świadectwo na świętość, to człowiek w tym świecie jest biedny. Bo nie ma kierunku. Bo nie ma punktu odniesienia stałego. Jest ateistą. Czyli wiara, ten skarb został wyrwany z jego serca. Kobieta jest sercem rodziny. Jakoś zbiera, ogarnia, byśmy powiedzieli, te osoby najbliższe. Mężczyznę, przypominamy swoje babcie, które dyscyplinowały dziadków. Jakoś skłaniały do modlitwy, żeby ci mężczyźni, dumni często, zginali kolana. Ważna. Kobieta, która stawia granice męskiej pożądliwości, chcąc zachować właśnie dekalog, czystość. Czyli kobieta, która się rozwija. Bo to są konkretne cnoty, poprzez które człowiek wzrasta, dojrzewa, rozwija się, nabiera godności właśnie. Jej sens, jej życie nabiera sensu przez to. Kobieta kananejska zjawia się w sprawie córki dręczonej przez złego ducha i uparcie dobija się do serca Jezusa. Mówi, szczenięta przecież jedzą okruszyny u stołu. Dlaczego ja nie mogę nic dostać? Jezus mówi, że wielka jest jej wiara. Wielka jest twoja wiara. Wszędzie chwali wiarę. Coś, co jest przewodnie u tych niewiast, które się stają na jego drodze. Wreszcie Marta, Maria, dwie kobiety. Jedna zatroskana, druga kontemplatyczka. Ważne, żeby te dwie rzeczywistości też sobie umieć łączyć. Relacja z Bogiem, modlitwa w centrum tej relacji, w centrum relacji, w centrum modlitwy, tak jak u Maryi, a patrzymy, ona jest dla nas wzorem. Co jest w centrum jej życia? Byśmy powiedzieli, wszystko ogarnia właśnie to ukierunkowanie. Maryja jest wierząca, tam nic nie wystaje, ani w prawej, ani z lewej strony. Wszystko jest ogarnięte tym duchem wiary. Centrum jej życia jest ta zgoda. Zgadzam się na Boga, który przychodzi z przyszłości. Na różne sposoby, wydarzenia, sytuacje, których nie mogę sobie jakoś przewidzieć, zaprojektować. A one przychodzą. I w nich wszystkich widzi, że to Bóg przychodzi. Że to nie jest przypadek. Zgadza się na obecność Bożą. W różnych momentach swojego życia. Na tym polega przecież świętość. Że człowiek wzrasta właśnie w tej myśli, w zgodzie. I ma w sobie z tego dużo i radości, i mocy. Chociaż pośród cierpienia. Tym wszystkim, jak bardzo ważne jest też, widzimy też, przez to, czego kobiety się dopominają. Szacunek. Dla drugiego człowieka, jak bardzo istotne jest poszanowanie siebie, swojej natury, to kim ja jestem. Tych procesów także, które są bolesne, we mnie zachodzą. Tego, do czego zostałam stworzona, akceptacja tego, szacunek do siebie. Umiem siebie szanować, umiem się docenić. Nie umniejszam siebie w moim myśleniu, patrzeniu na siebie, w relacjach z drugim człowiekiem. Szanuję siebie i wymagam tego szacunku od drugiej osoby. Nie w sposób egoistyczny, ale w bardzo jasny sposób, konkretny. Szanuję przez to drugiego człowieka, drugą osobę, swoją rodzinę, męża,
wspólnotę, osoby, z którymi pracuję. Chcę im ten szacunek okazać. Bez niego życie jest bolesne. To, co człowiek młody często mówi, że najbardziej dotyka i boli go właśnie brak szacunku. Wreszcie dzisiaj też stałem tutaj przy ołtarzu Matki Bożej Jasnogórskiej, patrując się w jej oblicze, święta kobieta, nasza przewodniczka, niedościgniona na drodze wiary. Ona jako osoba pokorna, a więc ta osoba, która doświadczała różnych sytuacji, one budziły w niej na pewno i zbulwersowanie, i jakieś ogromne cierpienie przecież. Pod krzyżem nie ma nic boleśniejszego, jak widzieć, jak matka, która widzi umierające dziecko w taki sposób okrutny. Więc musiała mieć dużo pokory. To, co możemy przejąć od Maryi. Ona nie uciekała od tych spraw i sytuacji. Ona to wszystko czuła. Miała wrażliwe serce. Nie zabijała w sobie wrażliwości. Często widzimy, czy na ekranach telewizji, kobiety, które są bez wrażliwości. Są właśnie takimi żelaznymi damami, które są, nie czują już, byśmy powiedzieli, w swoim wnętrzu nic oprócz tych uczuć, które są bardzo łatwe, egoistyczne, złości, nienawiści. Nie są pokorne. Nie stawiając granic sobie. Nie potrafią właśnie zbliżyć się do Boga na modlitwie, żeby to wnętrze kobiety było uświęcone, odrodzone, żeby było przemienione. A to jest dla nas bardzo istotne. Modlitwa, Eucharystia, od tego, od niej, od modlitwy wszystko zależy w naszym życiu. Od naszego wysiłku, oczywiście woli, ale musi być modlitwa. Bo ona zmienia kierunki tych wszystkich naszych nastawień. Powoli, może boleśnie. Wymaga cierpliwości, wytrwałości. Ale tylko właśnie na modlitwie człowiek odnajduje sobie właściwe powołanie. Zakorzenia się w tej roli, do której został powołany przez Boga. Tylko na modlitwie możemy się uświęcić. I tylko na modlitwie możemy promieniować tą świętością przez modlitwę na bliskie nam osoby, naszemu sercu, na których nam bardzo zależy. Czy się modlisz? I czy właśnie w ten sposób kształtujesz swoje życie? Ta refleksja niech trwa w was, drogie kobiety. Niech ona, to ziarno, zakorzenia się i wydaje owoce w konkretnych postawach. Aby wasza świętość promieniowała na innych. Tego życzę wszystkim kobietom. Amen.